Idziemy dziś do centrum handlowego? Tak, przede wszystkim do sklepów z ubraniami. Popatrz na te torebki. Mamo, możemy kupić jedną z nich? Nie, niepotrzebna mi nowa torebka. Idziemy prosto na drugie piętro. Popatrz, jaki śmieszny kapelusz z kolorowym piórem. O, faktycznie śmieszny. Idę pooglądać spódnicę. Idziecie ze mną? Tak, idziemy. Dzień dobry. Mamy dziś ofertę specjalną. Udzielam darmowych porad dotyczących stylu i koloru ubioru. Mogę pani także zrobić makijaż. Czy jest pani zainteresowana? O tak, to brzmi ciekawie. Nie wiem tylko, czy moje dzieci będą w stanie czekać cierpliwie tak długo. Będziemy grzeczne, mamo. Zrób sobie makijaż. Tak, chcemy popatrzeć. Dobrze, proszę usiąść tutaj. Najpierw musimy sprawdzić, w jakich kolorach jest pani najbardziej do twarzy. Ma pani brązowe oczy? Tak, powiedziałabym jasnobrązowe. Czy jest pani naturalną blondynką? Tak. Dobrze, w takim razie złoty blond. Skórę ma pani raczej różową. Łatwo się pani opala? Czy od słońca robią się pani piegi? Raczej dość szybko się opalam. Świetnie. Wygląda na to, że jest pani typem wiosny. Pokażę pani kolory, które najbardziej pasują do tego typu urody. Mamo, w takim razie ja jestem typem wiosny, bo jestem bardzo podobna do ciebie. Tak, to prawda. Proszę popatrzeć. To jest paleta odpowiednich dla pani kolorów. Dobrze pani będzie w jasnych, świeżych kolorach o ciepłym tonie, na przykład w turkusowym, a także w zielonym, jak pani sukienka. Aha! A w jakich kolorach ja będę dobrze wyglądać? Ty masz raczej letni typ urody. Będą ci więc pasować te kolory. Super! Uwielbiam lato! Jeśli pani sobie życzy, mogę zrobić pani makijaż. O tak, chętnie! Tutaj użyję ciepłego brązu, a cień do powiek damy w ziemistym kolorze. O, Pawełek i Alek są tutaj. Cześć Lenka, cześć Ania. Cześć, a co wy tu robicie? Właśnie mam konsultację co do koloru i stylu ubioru. Pan może być następny, jeśli pan sobie życzy. Nie, dziękuję. Przyszedłem tylko odebrać sukienkę dla żony. Nie ma sprawy. Dzień dobry, czym mogę służyć? Moja żona prosiła panią, żeby odłożyć dla niej sukienkę. Może pani ze sobą zabrać kartę z kolorami? Świetnie, dziękuję bardzo za poradę. Do widzenia. Mamo, tam można się napić? Mi też chce się pić. Dobrze, nalejcie sobie wody. O, jak dobrze! Aniu, nie siorb tak! Pić! Tak, tu możecie się napić wody. A my idziemy teraz wybierać sukienkę dla mamy. Ta dżinsowa spódniczka jest ładna. O tak, przymierzę ją. O, ta też jest fajna. No i jak wyglądam? Całkiem fajnie. A mi się bardziej podoba ta różowa sukienka. Też mogę ją przymierzyć? Proszę, to sukienka pańskiej żony. Płaci pan kartą kredytową czy gotówką? Kartą kredytową. No i co wy na to? O tak, ładnie. Tak, świetnie wyglądasz. Tą niebieską też przymierzę. Pawełek i Aleks jeszcze tu są. Racja. Spójrzcie, ta też mi się podoba. Tak, bardzo ładna sukienka. I dobrze ci w tym kolorze. W takim razie kupię je obie. Poproszę te dwie sukienki. Proszę bardzo. A cóż to oni wyprawiają? Do licha, co wy zrobiliście? Fontanna z czystą wodą. Nie tak dużo. Nie możecie nalewać więcej wody, niż jesteście w stanie wypić. Orety, Marcin, widać, że spuściłeś ich na chwilę z oka. Tak, dosłownie przez parę sekund byłem zajęty czymś innym. Dobrze, że wy też tu jesteście. Pomożecie nam wypić tę całą wodę.
Jeśli podobał Wam się odcinek, dajemy łapkę w górę. A żeby nie przegapić kolejnych, wciskamy przycisk subskrybuj kanał. Dziękujemy!